Witam państwa serdecznie w kolejnym wykładzie z cyklu Biblijna Literatura Mądrościowa oraz Pieśni Izraela. Dzisiaj kontynuujemy opowieść o księdze Hioba. Po dwóch dynamicznych rozdziałach, pełnych dramatycznych wydarzeń, następuje znaczne zwolnienie akcji. W rozdziale trzecim na scenie pozostaje Hiob, obok którego zasiedli przyjaciele Elifas, Bildad i Sofar. Hiob wygłasza długi monolog, który najlepiej postrzegać w kategoriach lamentacji psalmodycznej. W tej lamentacji jest jeszcze coś, co może zgorszyć nieprzygotowanego czytelnika, a mianowicie przekleństwo. Jak to, takie ostre słowa w ustach pokornego Hioba? Postaram się teraz wyjaśnić naturę jednego i drugiego. Ważne, aby zdać sobie sprawę, że dotarliśmy do bardzo newralgicznego miejsca w naszej lekturze księgi. Hiob pokazuje tu wreszcie inne, bardziej ludzkie oblicze. Nasz bohater przestaje się wreszcie zachowywać jak spiżowy pomnik, którego nic nie wzrusza. Nagromadzone emocje znajdują ujście w pełnych żółci słowach skargi. Okazuje się jednak, że ani lament, ani przekleństwo nie kłócą się z wcześniej nakreśloną wizją Hioba doskonałego. One je tylko uzupełniają i czynią nawet bardziej prawdziwą. Przejdźmy już teraz bezpośrednio do rozdziału trzeciego. Czytelnik przyzwyczajony do pewnego status quo, gdy chodzi o siłę ducha Hioba, może teraz przeżyć szok, albo przynajmniej potężny zawód. O ile wcześniej Hiob nie wykazywał żadnych oznak słabości charakteru, o tyle teraz widać wyraźnie, że jest wrakiem człowieka. Cierpienie przytłoczyło go na tyle, że nie może już dłużej milczeć. Między postawą Hioba znaną nam z prologu, a tą obecną w pierwszym rozdziale części poetyckiej jest ogromna różnica, gdy chodzi o podejście do cierpienia. Niemniej jednak nie ma wątpliwości, że to jest ten sam superbohater. W trzecim rozdziale niewzruszony dotąd Hiob otwiera usta i przeklina swój dzień. Takie słowa mogą przyprawić czytelnika o wielki dyskomfort, ponieważ przeklinanie kojarzy się z czymś moralnie złym. To z kolei byłoby trudne do pogodzenia z całą misternie utkaną charakterystyką głównego bohatera, jaka została zarysowana w prologu. Tymczasem czasownik przeklinać jest tu użyty w znaczeniu żalić się, skarżyć się i nie należy przypisywać mu kwalifikacji etycznych. Nie ma w nim nic grzesznego. Co więcej, tak rozumiane przeklinanie jest w pełni normalne i uprawnione w kontekście cierpienia. Powstaje jednak pytanie, czy autorytety takie jak Hiob mogą sobie w ogóle pozwolić na kryzys? Czy to nie osłabi naszego zaufania do nich? Wielu zdaje się zachowywać tak, jakby kryzys był czymś nieprzystającym do ich wizerunku ludzi sukcesu w szerokim tego słowa znaczeniu. Tymczasem autorzy biblijni nie mają problemu mówić o chwilach kryzysowych nawet w życiu wielkich postaci narodu wybranego. Co więcej, kryzys wydaje się na stałe wpisany w ich życie i misję. Kryzys nie jest w Biblii zjawiskiem odosobnionym, wręcz przeciwnie, jest czymś bardzo powszechnym i bardzo ludzkim. Stanowi nieodzowną część naszego ludzkiego bytu. Wielkie postacie stają się nam bliższe przez to, że też wiele w życiu przeszły. Nic więc dziwnego, że i Hiob jest ukazany w sytuacji dramatycznego kryzysu. Warto zauważyć, że gdy chodzi o głębie problemu i sposób mówienia o nim, to Hiobowi jest najbliżej do Jeremiasza. Lamentacja to modlitwa wynikająca z wielkiego przygnębienia lub cierpienia. Nie ma nic wspólnego z użalaniem się nad sobą, jest po prostu wyrazem bólu. Daje upust złym emocjom i uczuciom, które towarzyszą człowiekowi w najbardziej dramatycznych chwilach życia. My chrześcijanie raczej nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego sposobu mówienia o cierpieniu. Nauczono nas, że w cichości serca należy ofiarowywać je Bogu. Tymczasem istota hebrajskiego usposobienia jest zupełnie inna. Bardzo ekstrawertyczna polegająca na mówieniu Bogu otwarcie o swoich udręczeniach. Co prawda, Bóg już o nich wie, ale akt wyrażania emocji staje się wielkim dobrodziejstwem dla samego modlącego się. Gdy chodzi o dynamikę lamentacji, wcześniej już wspomniałem, że ponad 50 utworów z Księgi Psalmów to lamentacje właśnie. Charakteryzuje je swoista dynamika. Wszystkie mają określoną strukturę, w której da się wyodrębnić kilka stałych elementów. Po pierwsze, lamentacja winna rozpoczynać się od inwokacji, która jest wezwaniem imienia Boga Jachwe. Imię to wiąże się z najważniejszym w historii narodu wybranego wydarzeniem z czyli wyzwoleniem z niewoli egipskiej. Najpierw jednak Bóg objawił swoje imię Mojżeszowi, o czym czytamy na początku Księgi Wyjścia. Mojżesz był wówczas na wygnaniu w kraju Madianitów. Tam ożenił się i rozpoczął nowe życie. Kiedy pewnego razu pasł owce swojego teścia na pustyni. Zobaczył dziwne zjawisko. Był tam krzew, który płonął, ale nie spalał się. Jak się okazało, chwilę później był to rodzaj teofanii, czyli objawienia się Boga. Rozpoczął się osobliwy dialog między Mojżeszem a Bogiem. Tamto Bóg po powiedział o sobie: Jestem, który jestem, moje imię to Jahwe. Jakiś czas później Izraelici pod jego wodzą, wodzą Mojżesza, z imieniem Boga Jahwe na ustach wyszli wreszcie z Egiptu. Odtąd już zawsze imię Jahwe będzie się kojarzyć z Bogiem, który wybawia, nawet z największych opresji. Dlatego, ilekroć w późniejszych dziejach Izraelici doznawali jakiegoś wielkiego ucisku, wzywali najpierw Boga pod tym właśnie imieniem. Wróćmy do struktury lamentacji. Otóż po inwokacji następuje opis obecnego stanu osoby cierpiącej. Jej cierpienia fizyczne i emocjonalne są przedstawiane w sposób obrazowy, często bardzo przejaskrawiony. Nie chodzi tu jednak o jakieś świadome naciąganie faktów. Raczej w grę wchodzi bardzo subiektywna perspektywa, przez którą człowiek zwykł patrzeć na swoje cierpienie. Jednocześnie w tym również jest pewna strategia. Otóż w Biblii wielokrotnie przebija przekonanie, że Bóg jest obrońcą najsłabszych i uciśnionych. Co więcej, on interweniuje na ich rzecz, kiedy już naprawdę znikąd nie mają pomocy. Zatem osoba, która modli się lamentacją, stara się przedstawić swoją sytuację jako beznadziejną, aby tym szybciej Bóg przyszedł jej z pomocą. Owa pomoc rozumiana jest oczywiście bardzo konkretnie jako odsunięcie zagrożenia ze strony wroga. Kolejnym elementem lamentacji może być dodanie sobie otuchy przez odwołanie się do wspaniałych wydarzeń z historii Izraela, kiedy Bóg okazywał swoją moc i wybawiał z opresji. Lamentujący przywołuje je na pamięć, aby wzbudzić i podtrzymać w sobie ufność wobec Pana. Skoro Bóg już tyle razy wybawiał nas od wrogów, to i tym razem na pewno ulituje się nad moją niedolą i pomoże mi. Wreszcie ostatnim i najważniejszym elementem lamentacji jest zawsze oddanie chwały Panu. Psalmista, który jeszcze przed chwilą nie posiadał się z bólu i rozpaczy, nagle diametralnie zmienia ton. Z jego ust płyną już tylko słowa uwielbienia Boga za okazaną mu łaskę. Czy to aby nie za szybko? Taka błyskawicznie ziszczająca się prośba o pomoc zdaje się podejrzana. Czy nie ma tu jakiejś sztuczności? Otóż nie ma tu żadnej przesady. Psalmista prawdopodobnie rzeczywiście nie doświadczył jeszcze łaski, o którą zabiegał, niemniej jednak oczyma wiary już ją zobaczył. Teraz żyje już radością z wybawienia, które antycypuje wiarą. Bożą interwencję na swoją korzyść uznaje za fakt. Jak zatem widać, dynamika lamentacji jest zaskakująca przebiega bowiem od wezwania do Boga, który jest zbawcą par excellence, poprzez rozpaczliwą skargę aż do ekstatycznego wielbienia Boga za udzielone zbawienie, które de facto ma dopiero nadejść. Powtórzmy jeszcze raz. Lamentacje nie są zwykłym biadoleniem czy użalaniem się nad sobą. Jest to bardzo dramatyczna modlitwa, którą przepełniają emocje i frustracja, ale także głęboka wiara, że Bóg może pomóc i faktycznie to zrobi. Lamentacja Zawsze zmierza do uwielbienia Boga. Wróćmy zatem do rozdziału trzeciego. Hiob wreszcie daje wyraz swoim emocjom. Paradoksalnie wydaje się nam przez to bardziej ludzki. Zanim nastąpiło to dramatyczne wyznanie i skarga, Hiob był przecież niewzruszony, jak już sygnalizowałem. Jeśli powodem do rozpaczy dla rodzica jest śmierć jednego dziecka, to co dopiero odejście wszystkich dziesięciorga latorośli. Reakcja Hioba na wieść o tej tragedii jest szokująca. Pan dał, pan zabrał, niech imię pańskie będzie błogosławione. Główny bohater zachowuje się jak cyborg bez uczuć. Czytelnik ma prawo powątpiewać o możliwości istnienia takich ludzi jak Hiob. Te wątpliwości rozwiewa jednak rozdział trzeci. Hiob daje wreszcie upust nagromadzonym emocjom. Teraz jest już jasne, że Hiob to człowiek z krwi i kości, który mimo iż doskonały, to jednak również odczuwa cierpienie i nie są mu obce ludzkie odczucia. W ten sposób rośnie wiarygodność postaci Hioba w oczach czytelnika. Z takim bohaterem łatwiej jest się identyfikować. Kryzys Hioba powoduje również reakcję innych postaci dramatu. Przemyślność autora jest tu godna podziwu, ponieważ potrafi niezwykle umiejętnie połączyć wszystkie wątki. Cały trzeci rozdział wyraża pragnienie śmierci. Hiob jest tak przytłoczony cierpieniem, że nie widzi wyjścia z tej sytuacji. W tym długim monologu Hioba w rozdziale trzecim można wyróżnić trzy części poprzedzone krótkim wstępem, który nie pozostawia złudzeń. Zaraz usłyszymy, jak Hiob przeklinał swój los. Następnie, w długim wywodzie, główny bohater faktycznie przeklina wszystko, co było u początku jego ja. Chodzi tu o wiersze od trzeciego do dziesiątego. Kreśli przy tym hipotetyczną wizję tego, co by było gdyby. Gdyby nie noc, kiedy został poczęty, gdyby nie dzień, kiedy się urodził, wówczas nie byłoby całego tego bólu istnienia. Cierpienie Hioba znajduje wyraz w pragnieniu zerwania wszystkich więzów łączących go z momentem poczęcia. Przeklina ową noc i ów dzień, które przeważyły na korzyść jego zaistnienia w świecie żyjących, mówiąc wolałbym, aby nigdy ich nie było. Jest to poetycka forma wyrażenia pragnienia śmierci. Gdyby faktycznie Hiob nie żył, nie musiałby przechodzić przez to wszystko, co stało się teraz jego udziałem. Jego słowa brzmią równie poetycko, co nie Przecież nie można cofnąć czasu ani winić nocy, w której się człowiek począł. Tutaj nie chodzi jednak o racjonalność wypowiedzi. Cierpiący ma prawo mówić słowa, które człowiekowi zdrowemu nawet nie przyszłyby na myśl. Podobnie jak ból jest do pewnego stopnia irracjonalny, taki człowiek cierpiący nie musi zachowywać się politycznie czy towarzysko-poprawnie. W tej niepoprawności jest właśnie jakaś niezwykła prawdziwość o nas, ludziach. Co ciekawe, osoby postronne tracą w takich sytuacjach komfort bycia z cierpiącym. Pierwszą reakcją może być zdumienie bądź zgorszenie, kolejną chęć uciszenia cierpiącego i powstrzymania potoku bluźnierczych słów. To będzie jednak oznaką niezrozumienia logiki cierpienia. Te słowa to przeraźliwy krzyk człowieka, który znalazł się w matni, skąd nie widać wyjścia. Uciszanie go. Odniesie tylko odwrotny skutek. Czasem taki krzyk może się wydawać zaproszeniem do dialogu. Żyjemy przecież w dobie słowa i dyskusji. Wydaje się, że w trakcie rzeczowej rozmowy czy dyskusji można uleczyć każdy problem. Przecież warto rozmawiać. Otóż na tym etapie cierpiący nie jest jeszcze gotowy do rozmowy. On potrzebuje obecności i wsparcia osób trzecich. Ten krzyk trzeba tłumaczyć jako wołanie: Niech ktoś przy mnie będzie. Sytuacja nie zmienia się nawet, kiedy Hiob zaczyna zadawać pytania. W drugiej części omawianego rozdziału, w 11 do 19 wierszach, pojawiają się obrazy życia po śmierci oraz przebywania w krainie zmarłych. Hiob snuje refleksję, zgodnie z którą los poronionego płodu albo dziecka zmarłego przy porodzie jest lepszy niż los człowieka, któremu dano zakosztować szczęścia, a potem złamano go cierpieniem. Co ciekawe... Takie ujęcie sprawy jest zgoła odmienne od tego, jakie reprezentowali inni autorzy biblijni. Przede wszystkim śmierć postrzegano jako koniec istnienia człowieka. Długie zaś życie na ziemi było jedną z najbardziej pożądanych wartości. Tymczasem Hiob kreśli ostry kontrast między życiem i śmiercią, wskazując na tę drugą jako lepszą i bardziej pożądaną. Warto również odnotować, że śmierć zdaje się nie być końcem, ale jedynie kończyć ból istnienia. Hiob zdaje się postrzegać ją jako wybawicielkę. Co więcej, zmarli mają przebywać w miejscu, gdzie panuje jakiś wielki egalitaryzm. Królowie funkcjonują na równi z mało znaczącymi poddanymi. Nie ma więc sensu pogoń za wielkością, obawa o utratę posiadanych dóbr czy jakakolwiek forma rywalizacji. Umarli zażywają raczej przemożnego spokoju i odpoczynku, za którymi w istocie tęskni Hiob. W trzeciej części skargi Hioba, w wierszach od 20 do 26. Następuje chwilowa zmiana perspektywy z indywidualnej na globalną. Przedmiotem refleksji staje się los człowieka cierpiącego w ogóle. Niestety wnioski są równie pesymistyczne. Po co się daje życie strapionym? Po co istnienie złamanym na duchu? W dwudziestym wierszu. Oczywiście jest to pytanie retoryczne, które jedynie podkreśla bezsens ludzkiej egzystencji przygniecionej cierpieniem. Chwilę później Hiob znowu wraca do refleksji nad swoją opłakaną kondycją. Werset 25 trzeciego rozdziału zawiera jedno z najbardziej frapujących stwierdzeń tej lamentacji, bo spotkało mnie to, czego się lękał. Bałem się, a jednak to przyszło. Wielu komentatorów ma problem z interpretacją tych słów. Jak powinniśmy je rozumieć? Można by rzec: Szatan miał rację. Hiob nie tyle bał się Boga, co bał się, że jeśli nie będzie oddawał mu czci, Bóg go pokaże. My jednak powinniśmy raczej interpretować tę myśl w kontekście ludzkiej natury Hioba. Hiob obawiał się utraty łask bożych i swojego dotychczasowego spokoju. Czy możemy się temu dziwić? Czy nie jest to jak najbardziej ludzkie i wspólne naszej ludzkiej naturze? Kto jest adresatem skargi? Po przeczytaniu skargi Hioba czytelnik może się zastanawiać, do kogo jest ona adresowana. Można by pomyśleć, że właściwie do nikogo, bo żadna postać utworu nie jest przywołana po imieniu. Są tam co najwyżej pytania retoryczne rzucane na wiatr. Jednak takie pytania również zadaje się w określonym celu. One mają wielką moc prowokowania. Swoimi twierdzeniami Hiob podważa racjonalność aktu stworzenia, a więc pośrednio rzuca wyzwanie samemu Bogu. Chce tym samym sprowokować stwórcę do zajęcia stanowiska w tej sprawie. Zatem adresatem tej lamentacji jest niewątpliwie Bóg, mimo iż Hiob nie wzywa Go po imieniu. Dobrze to rozumieją przyjaciele, którzy w następujących później dialogach wystąpią w imieniu Boga, przyjmując rolę Jego przedstawicieli i adwokatów. Czytelnik nie powinien dać się zwieść ostrą tonacją wypowiedzi. Nie powinny go gorszyć wygłoszone przekleństwa ani pełne goryczy słowa na temat bezsensu istnienia, które przecież od Boga pochodzi. Taka forma wyrazu wskazuje raczej na emocje, jakie jak targają cierpiącym. Hiob reaguje jak człowiek z krwi i kości, któremu zawalił się świat. W tym momencie mocne i odważne słowa pomagają mu nagłośnić ból, który z natury rzeczy jest bezgłośny. A gdzie ostatni element lamentacji, czyli uwielbienie Stwórcy? Jeśli jednak Bóg jest adresatem skargi, o którą tu chodzi, to zgodnie z regułami lamentacji, rozdział trzeci powinien się zakończyć jakąś formą uwielbienia Stwórcy. Jednak na próżno szukalibyśmy jej w tekście. Hiob jakby zatrzymał się w połowie drogi. Zdaje się być skupione wyłącznie na swoim cierpieniu. Zauważmy, że właśnie wtedy przyjaciele przerwali milczenie. Wiemy o nich przecież, że przez siedem dni i siedem nocy towarzyszyli Hiobowi, nie wypowiadając ani słowa. Teraz poczuli się w obowiązku dyskretnie zwrócić uwagę cierpiącemu, że czegoś zabrakło w jego lamentacji. Przypomina to trochę sytuację, kiedy ktoś wygłasza toast na bankiecie charytatywnym zorganizowanym przez jakiegoś hojnego filantropa. Długo mówi o sobie i swoim podziwie dla idei pomocy innym, ale ostatecznie zapomina wspomnieć o postaci numer jeden, czyli o gospodarzu spotkania. Wówczas ktoś z przyjaciół dyskretnie daje mu znać kaszlnięciem, gestem bądź sugestywnym spojrzeniem, że mowa nie może się jeszcze zakończyć, bo nie podziękowano najważniejszej osobie. Podobnie rzecz ma się z przyjaciółmi Hioba. Oni nie uciszali go, kiedy przeklinał swój los, bo nie było w tym nic gorszącego. Gdzieś podświadomie jednak czekali na właściwe zakończenie lamentacji, czyli uwielbienie Boga. Ponieważ go zabrakło, postanowili zabrać głos, żeby uzmysłowić Hiobowi ten brak. Forma lamentacji, którą usłyszeli, nie była w ich ocenie dość ortodoksyjna. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Literatura mądrościowa, w tym księgach Hioba, Stara się być bardzo blisko realiów świata, w jakim funkcjonuje człowiek. Ona podpowiada, jak żyć i jak budować relacje z innymi ludźmi. Jedną z najcenniejszych więzi, jakie mogą łączyć człowieka z innymi, jest przyjaźń. Nic więc dziwnego, że temat przyjaźni będzie się przewijał dość często w zapiskach mędrców. Będzie on jednak potraktowany raczej jako zjawisko, bez odniesień do przyjaźni łączących konkretnych ludzi. Trzech przyjaciół, trzech wrogów. Kiedy Trzej przyjaciele po raz pierwszy zobaczyli Hioba. Byli zdruzgotani, głośno płakali, rozdzierali szaty, posypywali swoje głowy popiołem. Następnie usiedli na ziemi obok Hioba i pozostali tak przez siedem dni i siedem nocy, nie wypowiadając ani jednego słowa. Ciszę przerwała nagle skarga Hioba, o czym mówiliśmy przed chwilą. Przyjaciele poczuli się zaproszeni do dialogu. Ostatecznie chcieli przejąć inicjatywę i wystąpić w imieniu Boga. Warto przy tym zauważyć, że postawa przyjaciół ulegała gruntownej zmianie w miarę rozwoju akcji. Krok po kroku ujawniali swoje prawdziwe przekonania i przypuszczenia dotyczące sytuacji, w jakiej znalazł się główny bohater. Początkowo chcieli występować jako głos rozsądku oraz pocieszyciela, ale w końcu zmienili front, aby przyjąć rolę oskarżycieli. To ostatnie zdarzenie można zrozumieć jedynie wówczas, gdy zdamy sobie sprawę z tego, że debata między Hiobem i jego przyjaciółmi. Rozgrywa się w kontekście znanej w starożytności instytucji RIV, czyli kontrowersji, sporu, do którego wrócimy w dalszej części tego rozdziału. Trzy rundy. Interakcja między Hiobem a przyjaciółmi obejmuje trzy cykle mów. Brzmią one jak słowna wymiana ciosów, będę więc miejscami używał analogii bokserskich, nazywając je rundami. Pierwszy cykl Pierwsza runda mów rozpoczyna się w rozdziale czwartym od wypowiedzi Elifaza. Dialogi przyjaciół można zamknąć w trzech rundach: pierwszej od czwartego rozdziału do czternastego, drugiej od piętnastego rozdziału do dwudziestego pierwszego i trzeciej od dwudziestego drugiego rozdziału do dwudziestego siódmego rozdziału dwudziestego trzeciego wiersza. Wszystkie one zachowują praktycznie ten sam szyk. Każda z nich zaczyna się wypowiedzią Elifaza, po której następuje odpowiedź Hioba, a następnie słyszymy mowę Bildada, któremu znowu odpowiada Hiob, a w końcu głos zabiera Sofar, któremu także odpowiada Hiob. Ten schemat zostaje przełamany jedynie w ostatniej rundzie, gdzie brakuje mowy Sofara. W pierwszej rundzie, 4 do 14, ton wypowiedzi przyjaciół jest łagodny i względnie uprzejmy, chociaż już dość emocjonalny. Przyjaciele nieustannie próbują przekonać Hioba, żeby zobaczył, że nic nie dzieje się przypadkowo. Boleść nie wyrasta z ziemi, ani z gruntu nie wychodzi cierpienie, powie Elifas w piątym rozdziale, w szóstym wierszu. Innymi słowy, to, co spotkało Hioba, nie było dziełem przypadku, ale konsekwencją, którą można było przewidzieć. Ich zdaniem, Hiob powinien zrozumieć, że ściągnął na siebie gniew Boga jakimś przewinieniem. Już na tym etapie Elifas między wierszami dawał Hiobowi do zrozumienia, że Bóg z pewnością rozpoczął z nim riw, czyli kontrowersję. Przyjaciele bez wahania uznali winę Hioba, ale na tym etapie unikali jeszcze mówienia o jego grzechach. Woleli raczej ogródkiem wskazać Hiobowi jedyną drogę odnowy. Miałby on najpierw ukorzyć się przed urażonym Bogiem i okazać skruchę. W drugim cyklu mów 15 do 21, przyjaciele porzucili już swoje uprzejme usposobienie i przyjęli o wiele bardziej agresywną postawę. Sedno ich rozmowania zawierało się w prostym sylogizmie Bóg jest sprawiedliwy i dopuszcza cierpienia tylko na tych, którzy na nie zasłużyli. Hiob cierpi, więc na to zasłużył grzechem, którego się dopuścił. Jeżeli będzie żałował za grzechy, wszystko wróci do swego pierwotnego stanu. W tych słowach przebija przekonanie o będącej wciąż w mocy zasadzie retrybucji, czyli odpłacie. W trzeciej rundzie, w rozdziałach od 22 do 27, przyjaciele zaczęli już wyraźnie mówić do Hioba z pozycji arbitrów przekonanych o jego winie. Najdobitniej zabrzmiały tu jednak słowa Elifaza, który rozjuszony upartością Hioba postanowił wytoczyć najcięższe działa. Oskarżył go mianowicie... O konkretne przestępstwa, których ciężar gatunkowy koresponduje według niego z miarą kary, jakiej doświadczył Hiob? Najsmutniejsze jest jednak to, że jego wiedza o rzekomych przestępstwach Hioba jest produktem czystej dedukcji. Czyż za pobożność twą karci się Ciebie i osądza cię? Czy nie jest wielkie Twe zło? Nieprawością twym nie ma końca? Wyzyskiwałeś swych braci i zabierałeś ubranie obdartym. Nie napoiłeś spragnionych. Głodnym odmawiałeś chleba. Człowiekowi możnemu ziemia, dostojny w niej mieszka, wdowy z niczym odsyłałeś, miażdżyłeś ramiona sierotom. Hiob 22 rozdział, wiersze od 4 do 9. Jest to faktycznie lista przewin moralnych charakteryzujących osobę wpływową i możną, która nadużywa swej pozycji. Aby uciskać słabszych i tak umacniać swoją pozycję. Ten katalog odwołuje się do tradycyjnych grup wdów i sierot, które powinny doświadczać szczególnej troski ze strony społeczeństwa. Im przede wszystkim należy zagwarantować opiekę, ponieważ nie mają oni znikąd pomocy. Można tutaj odwołać się do Księgi Wyjścia, 22 rozdział, 21 wiersz, do Księgi Powtórzonego Prawa, także 24 rozdział, 17 wiersz. Hiob jest więc oskarżony o bezduszność w relacjach z innymi, a zwłaszcza z tymi, którzy stanowią najbardziej bezbronną część społeczności, w której żył. Według słów Elifaza miałby on brać bezprawnie zastaw od swych braci, a następnie bez skrupułów zostawiać ich nagimi i bezbronnymi. Hiob rzekomo nieludzko traktował głodnych i spragnionych, odmawiając im nawet pożywienia i wody. Wreszcie miał wykorzystywać do niecnych zysków położenie wdów i sierot. Tym samym Elifas zarzuca mu, że sięgnął szczytów znikczemnienia i perwersji. Ten, kto pięści zaciska na ziemię, to człowiek możny, który za wszelką cenę, nawet za cenę ludzkiego życia, chce poszerzyć swoje włości. Według Elifaza, Hiob jest właśnie takim człowiekiem. Przy czym, jak wspomniałem wyżej, oskarżenia te nie są poparte wiedzą empiryczną ani zeznaniami żadnych świadków, ale pochodzą z wnioskowania. Kontrowersja. Spór, czyli RIF. Jak już wspomniałem, dialogi te są utrzymane w konwencji RIF, czyli sporu, kontrowersji. Jest to bardzo konkretna forma dysputy występująca w Biblii, a szczególnie w księgach prorockich. W większości przypadków przeciwnikiem w sporze jest Bóg, który oskarża własny lud o popełnienie różnych grzechów i naruszenie przymierza, które z nim zawarł. Z definicji RIF. Wynika, że jest to spór pomiędzy dwoma podmiotami, które do czasu sporu łączyły dobre relacje. Ten ostatni element jest niezmiernie ważny, ponieważ gdyby nie wcześniejsze dobre relacje, sprawa trafiłaby od razu do sądu. Pierwszym nieodzownym etapem postępowania w przypadku wytoczenia RIF jest notitia criminis, czyli nota o przestępstwie. Chodzi o świadomość wyrządzonej krzywdy czy szkody, która, której doznała osoba, a którą artykułuje się wobec domniemanego sprawcy. W przypadku RIF nie ma jednak dochodzenia, kto jest sprawcą zaistniałego kryzysu. Poszkodowany od razu identyfikuje sprawcę, czyniąc mu publiczny wyrzut i tym samym rozpoczynając procedurę RIF. Innymi słowy, zły uczynek od razu jest przypisany konkretnej osobie. Jak zatem działa RIF w praktyce? Wyobraźmy sobie dwóch rolników mieszkających w bliskim sąsiedztwie i żyjących w doskonałej komitywie. Pewnego dnia jeden z nich wychodzi jak co rano do obory, aby wydoić swoją krowę. Niestety, mimo usilnych prób, smaczny biały płyn nie wydostaje się z wymion. Rolnik zaczyna się niepokoić i jedyne co mu przychodzi do głowy to to, że ktoś tu był już przed nim. Ponieważ w okolicy nie ma żywego ducha oprócz gospodarza z sąsiedztwa, zaczyna podejrzewać, że to jego sprawka właśnie. Nie myśląc wiele, biegnie w stronę zabudowań sąsiada, staje na progu jego domu i woła ze złością: Wydoiłeś moją krowę! Jak mogłeś? Naruszyłeś moje prawa! Mamy tu do czynienia z typowym przykładem kontrowersji. Ze względu na zażyłość, jaka łączyła dotąd obu panów, strona zakładająca RIF w ten sposób ma prawo żywić nadzieję, że uda się rozwiązać problem polubownie, bez wnoszenia sprawy do sądu. Będą się więc najpierw starali zmierzyć z problemem poza salą sądową. Pierwszym krokiem ku temu jest bezpośrednia konfrontacja. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, cała procedura zakończy się już na tym etapie. Oskarżony musiałby się jednak przyznać do winy i obiecać, zadośćuczynić za wyrządzone szkody. Wtedy właściwie można by uznać, że nie było sprawy. W niektórych przypadkach może być jednak potrzebny arbiter, czyli neutralna osoba trzecia, która spojrzy na spór obiektywnie i sformułuje opinię na jego temat. Opinia ta powinna być moralnie wiążąca dla obu stron. Arbiter może również występować w roli świadka, który mógłby dostarczyć dowodów o winie bądź niewinności oskarżonego. Jego werdykt lub zeznanie powinno właściwie zakończyć sprawę. Jednak niezależnie od scenariusza, według którego rozwinie się RIF, należy pamiętać, że jego nadrzędnym celem jest odbudowanie dobrych stosunków pomiędzy stronami. Reasumując, RIF. Może zaistnieć pomiędzy dwiema stronami żyjącymi do tej pory w dobrych relacjach, a nagle któraś z nich poczuła się pokrzywdzona przez drugą. Do zawiązania Riw niezbędna jest oficjalna nota o przestępstwie bądź wykroczeniu, czyli notitia criminis. Odbywa się to jednak bez udziału sędziego, ale bezpośrednio wobec osoby uważanej za sprawcę kryzysu. Ta osoba staje się przeciwnikiem Riw, czyli adwersarzem. Oskarżony ma obowiązek wyjaśnić, co się stało, może zaprzeczyć albo przyznać się do winy. Od odpowiedzi zależy dalszy przebieg kontrowersji. Jeśli oskarżony jest niewinny, ale nie potrafi tego udowodnić, a oskarżyciel upiera się co do jego winy, to oskarżony może złożyć tzw. przysięgę niewinności. Jest to niezwykle dramatyczne posunięcie, gdyż w swej wymowie jest równoznaczne z warunkowym autoprzekleństwem. Jestem niewinny, niech Bóg w tej sekundzie mnie uśmierci... Jeśli mówię nieprawdę, w starożytności ludzie traktowali takie przysięgi bardzo poważnie. Trzy rundy, jedna kontrowersja. Przyjrzyjmy się niektórym wypowiedziom Elifaza z pierwszego cyklu mów, aby zaobserwować, jak subtelnie kwestia Rif zostaje wprowadzona do utworu. Elifas przywołuje najpierw piękne czasy, kiedy Hiob był bogobojnym i powszechnie szanowanym człowiekiem, żyjącym w idealnej harmonii z Bogiem. Był podporą dla wielu tych, którzy zbłądzili. Czwarty rozdział, wiersze od trzeciego do czwartego. Odwołując się do wspólnych doświadczeń, Elifaz przypomina swojemu przyjacielowi, że tylko ci, co sieją nieprawość, plon z niej zbierają. Czwarty rozdział, ósmy wiersz. Nikt zresztą nie jest bez winy przed Bogiem. Siedemnasty i dziewiętnasty wiersz. Zdaniem Elifaza nikt nie może dowodzić przed Bogiem swojej niewinności, nawet Hiob nie jest wyjątkiem od tej zasady. Następnie Elifaz przechodzi do omówienia teorii, zgodnie z którą między kondycją człowieka a jego postępowaniem istnieje ścisły związek. Rozdział piąty wiersze od pierwszego do siódmego. Przekonanie to najlepiej streszcza stwierdzenie: Boleść nie wyrasta z ziemi, ani z gruntu nie wychodzi cierpienie. Piąty rozdział szósty wiersz. Innymi słowy, beznadziejne położenie jednostki nie jest przypadkowe, wręcz przeciwnie, zawsze jest wynikiem wcześniejszych przewinień. Pomimo to cierpienie, które na nią spada, nie może być rozpatrywane w kategoriach zemsty ze strony Boga, ale jest raczej środkiem wychowawczym. Elifas zdaje się wysuwać tezę, że paradoksalnie przynosi ono człowiekowi więcej korzyści niż mogłoby się na początku wydawać. Piąty rozdział, siedemnasty wiersz. Werset 17 rozdziału 5 wskazuje, że Elifas jest zdecydowany odegrać rolę terapeuty. Najpierw mówi dość ogólnikowo o losie człowieka karconego przez Boga, aby następnie nawiązać bezpośrednio do sprawy Hioba. Czyniąc to, łączy sytuację anonimowej osoby z tą, w której obecnie znajduje się Hiob. W ten sposób wyjątkowo wyraźnie wskazuje, że Bóg stosuje wobec Hioba swoistą pedagogię, której ten nie powinien odrzucać, gdyż Boże działanie wypływa z miłości. Zobacz Księgę Przysłów, trzeci rozdział, dwunasty wiersz. Ma ono zaowocować zrozumieniem swego błędu, przyznaniem się do winy i ostatecznie zmianą postawy. Takie upomnienie, wypływające z miłości, jest w istocie jednym z celów RIF. Elifas wreszcie odwołuje się do podstawowego elementu rozpoczynającego RIF, czyli do notitia criminis. Elifas mówi o wiedzy, jaką rzekomo posiedli przyjaciele po odpowiednim zbadaniu sprawy Hioba. Zgodnie z nią, obecna kondycja Hioba nie jest bez związku z wcześniejszym postępowaniem głównego bohatera. To prawda, że Elifas nie wskazuje jeszcze na konkretne czyny, które miałyby być bezpośrednim skutkiem cierpień głównego bohatera. Jest jednak jasne, że jest przekonany o winie Hioba. Jego zachowanie przypomina trochę postawę wiem, ale nie powiem, zacznę mówić w stosownym momencie. Jest to jednak jedynie kwestia czasu, kiedy Elifas zacznie oskarżać Hioba o konkretne przestępstwa. Przyjaciele nie mają wątpliwości, że popełniono wykroczenie i Bóg wszczął już RIF przeciw Hiobowi. Wprawdzie zgodnie z zarysowaną wyżej logiką RIF, Bóg winien osobiście robić wymówki Hiobowi, jednak instytucja kontrowersji daleka jest od schematów. Bóg nie ma w zwyczaju robić tego wobec śmiertelników. Zamiast tego wybrał pedagogiczne karcenie, którym chce zwrócić uwagę na problem. Jednocześnie przyjaciele chcą spełniać rolę głosu Boga w tej sprawie. W imieniu Boga zgłaszają pretensje wobec głównego bohatera. Chcą pomóc Hiobowi zobaczyć całą powagę jego sytuacji, a także wskazać drogę powrotu na ścieżkę prawości. Zatem przyjaciele przyjmują za fakt, iż Bóg założył Riff przeciw Hiobowi. Teza ta jest w rzeczywistości bardziej złożona niż mogłoby się wydawać, ponieważ zakłada nie tylko niezadowolenie Boga z postępowania Hioba, ale także winę tego ostatniego. Niestety Hiob. Zgadza się z przyjętą przez przyjaciół tezą, że stał się adwersarzem Boga w kontekście założonego przez tego ostatniego RIF. Jednak w przeciwieństwie do przyjaciół, główny bohater podważa zasadność tej kontrowersji. Mimo to przyjmuje rolę pozwanego i próbuje przygotować się do nieuchronnej konfrontacji ze swym przeciwnikiem w sporze, czyli Bogiem. Będzie to dla niego wyjątkowa okazja, by dowieść swej niewinności. Jednocześnie jednak zdaje sobie sprawę, że startuje z osłabionej pozycji, ponieważ bardzo onieśmiela go Boski Majestat. Chcąc skutecznie dowodzić swojej niewinności, będzie więc musiał uzyskać poparcie kilku osób, które będą niezachwianie wierzyć, iż on w niczym Bogu nie zawinił. Inaczej mówiąc, będą mu potrzebni wiarygodni świadkowie-arbitrzy, którzy zaświadczą o jego niewinności przed Bogiem. Kto podejmie się tej roli? Oczywistym wyborem wydają się Trzej Przyjaciele, ale oni obrali już inną strategię. Hiob pragnie tylko sprawiedliwej konfrontacji ze swym boskim adwersarzem, co najlepiej obrazuje rozdział dziewiąty. W tym dziewiątym rozdziale w obecności przyjaciół, Hiob zdaje się zatem mówić. Gdyby tylko znalazł się arbiter, na pewno zaświadczyłby o mojej niewinności i wówczas cała sprawa zakończyłaby się ugodą. Przecież przyjaciele znają go dobrze i powinni wiedzieć, że nie byłby zdolny do popełnienia grzechu, który uzasadniałby tak ogromną karę, jaka nań spadła. Gdyby więc jedynie zechcieli o tym zaświadczyć i w ten sposób wesprzeć go w konfrontacji z jego adwersarzem, przybyli przecież z daleka, żeby go pocieszyć. Czy jest jeszcze coś, co przyniosłoby mu więcej ulgi niż świadomość, że są ludzie, którzy wierzą w jego niewinność i zaświadczą o niej przed Bogiem? Niestety Hiob nie może liczyć na pomoc przyjaciół w tym względzie. Oni wolą raczej bronić nieomylności Boga, starając się jednocześnie przekonać Hioba o jego winie. Sofar, na przykład, tak wyśmiewa postawę Hioba. Rzekłeś, moje postępowanie jest bez winy, niewinny jestem w Twoich oczach. Właśnie o to chodzi. Gdybyś rzeczywiście zrobił porządny rachunek sumienia, zdałbyś sobie sprawę z tego, jak wiele Bóg Ci już przebaczył. Tym samym można by rzec, że przyjaciele sprzymierzyli się z silniejszym przeciwnikiem w sporze, z Bogiem. Zamiast świadczyć o niewinności Hioba, przyjęli rolę oskarżycieli posiłkowych. Woleli zaświadczać o nieomylności Boga i bronić Bożej Sprawiedliwości za wszelką cenę, w tym przypadku także za cenę niewinności Hioba. Tak kończy się runda pierwsza. Niestety nie rozwiązuje w żaden sposób problemów Hioba. Jedynym pewnikiem, co do którego zgodni są główny bohater i przyjaciele jest to, że Bóg wszczął Riw przeciw Hiobowi. W rundzie drugiej przyjaciele stają się coraz bardziej agresywni. Zabierając głos w obronie Boga, są zdecydowani przekonać Hioba, że musi przyznać się do popełnienia grzechu. Ich zniecierpliwienie jest bardziej widoczne, ale Hiob nadal obstaje przy swojej ocenie sytuacji. Jestem niewinny! Ostatecznie w rundzie trzeciej nie ma już miejsca na delikatność. W swojej ostatniej przemowie Elifas porzuca wszelką dyplomację. Uparcie odmawiając przyznania się do winy, Hiob wzbudził w nim irytację. Elifaz uznaje, że łagodna perswazja zawiodła i decyduje się na wytoczenie najcięższych dział. Ależ ty jesteś uparty. Dlaczego się po prostu nie przyznasz? Oskarża Hioba o popełnienie przeróżnych haniebnych grzechów. Jego tok myślenia jest następujący. Jeśli Bóg był do tego stopnia rozzłoszczony, że zmiażdżył cię takim cierpieniem, musiałeś bardzo ciężko zgrzeszyć. W istocie, według Elifaza, nie był to jeden grzech a cała ich litania. Dotkliwość zesłanego na Hioba cierpienia dowodzi, że Bóg był tak rozsierdzony powagą jego przestępstw, że musiał nałożyć na niego niezwykle surową karę. Hiob jest u kresu sił. Błagał, aby stanęli po jego stronie, jak na prawdziwych przyjaciół przystało, aby wczuli się w jego sytuację i zjednoczyli się z nim w cierpieniu. Oni jednak dokładają kolejne razy do ogromu cierpienia, z którym już i tak się zmaga. Ostatecznie Hiob dochodzi do wniosku, że nadaremnie próbował zabiegać o lojalność przyjaciół. Stali się oni bowiem jego oskarżycielami, a więc i wrogami. Nic dziwnego, że w pewnym momencie drogi Hioba i przyjaciół po prostu się rozchodzą i to na dobre. Jesteście beznadziejnymi przyjaciółmi i żadni z Was pocieszyciele. Zostawcie mnie w spokoju, mam Was dość, zdaje się mówić główny bohater. Przyjaźń legła w gruzach, a Hiob. Został sam. Czytelnik może się zastanawiać, w jaki sposób bohater dowiedzie swej niewinności, skoro nikt nie wierzy jego słowom. Czy nam się to podoba, czy nie, zabrzmiał gong i Hiob musiał wyjść ze swego narożnika, aby stawić czoła swemu możnemu przeciwnikowi, czyli Bogu. W tym momencie jednak autor zarządza przerwę na reklamę, aby czytelnik mógł nieco ochłonąć. W rozdziale 28 czytamy o czymś, co na pierwszy rzut oka wydaje się nie mieć związku ze sprawą Hioba i przyjaciół. Rzecz dotyczy mądrości. To jednak nie przypadek, ponieważ mądrość jest wspólnym mianownikiem dla wszystkich wydarzeń dramatu. Gdyby ktoś po tych wszystkich rundach, mowach, przyjaciół i Hioba stracił z perspektywy, z oczu to, co rzeczywiście jest istotą sprawy, to w 28 rozdziale proszę bardzo jest przypomnienie. Istotą stawką jest mądrość. Przysięga niewinności. Akcja rozdziałów od 29 do 31 rozgrywa się wciąż w obrębie logiki RIV. Widzimy Hioba, który przygotowuje się do ostatecznej konfrontacji z Bogiem. Jeśli oskarżony nie ma świadków ani dowodów świadczących o jego niewinności, to pozostaje mu jedynie złożenie przysięgi niewinności. Hiob ostatecznie decyduje się na to posunięcie w rozdziale 31. Jak już wspomniałem, przysięga niewinności to swego rodzaju autoprzekleństwo. Przysięgam, że jestem niewinny. Niech Bóg w tej sekundzie mnie uśmierci, jeśli mówię nieprawdę. Jest to bardzo dramatyczne i desperackie posunięcie, ponieważ wymusza na Bogu reakcję. W przypadku Hioba, gdzie domniemanym przeciwnikiem jest sam Bóg, krok ten jest jeszcze bardziej dramatyczny. Bohater podejmuje wielkie ryzyko. Co zrobi Bóg? Czy przyzna się, że się pomylił, czy raczej uzna Hioba winnym krzywoprzysięstwa i ześle na niego natychmiastową śmierć? Czytelnik będzie niestety musiał poczekać na rozstrzygnięcie, ponieważ w tym momencie właśnie w momencie złożenia tej przysięgi niewinności przez Hioba, napięcie zostaje znowu na jakiś czas zawieszone. Na scenę wprost wbiega młody człowiek imieniem Elichu, który zapewne obserwował przebieg zdarzeń od samego początku. Chodzi o rozdział 32. Jest przekonany, że zna wyjście z całej tej patowej sytuacji, zanim Bóg będzie musiał interweniować. Jego słowa możemy sparafrazować następująco. Ach, przyjaciele Hioba, zasmuciliście mnie, rozczarowaliście mnie swoją mądrością, nie zdołaliście odpowiedzieć na wątpliwości Hioba i powstrzymać jego niestosownego zachowania. To, co mu powiedzieliście, to puste słowa. Ja wytłumaczę mu porządek rzeczy i wyjaśnię powód, dla którego cierpi. Jak można się było spodziewać, także i on nie jest w stanie rozwiązać problemu Hioba, ale tok jego rozumowania zasługuje na analizę. Czytelnik może zrobić to samodzielnie, oddając się najpierw w lekturze rozdziałów od 32 do 37. Wreszcie, w rozdziale 38, głos zabiera sam Bóg. Warto zwrócić uwagę, że Bóg występuje pod imieniem Jahwe, które tradycyjnie łączone jest w tradycji biblijnej z Bogiem, który zbawia o czym była mowa w rozdziale poświęconym lamentacji Hioba. Kiedy pojawia się kryzys, a modlący się potrzebuje natychmiastowej pomocy ze strony Boga, wówczas będzie go wzywał pod tym zwłaszcza imieniem – Jachwę. Faktycznie Bóg, który objawia się Hiobowi z wichru, nie przyszedłaby go sądzić ani potępić. Ostatecznie to spotkanie na szczycie da początek wydarzeniom, które zaowocują odmianą losu głównego bohatera. Jedno jest pewne – Hiob żyje, a więc pomyślnie przeszedł test na prawdomówność, który został rozpoczęty w momencie złożenia przysięgi niewinności. Po złożeniu swej przysięgi niewinności nie został uznany za krzywoprzysiężce. Cieszymy się razem z Hiobem, ale to znowu komplikuje nam akcję. Jeśli Hiob mówił prawdę, to przyjaciele nie mieli racji, a Bóg się pomylił, czyż nie tak? Czy zatem nastąpi jakieś spektakularne przyznanie się Boga do pomyłki? A może raczej chodziło o to, że przesłanki, na podstawie których przyjęta została teza o cierpieniu Hioba jako będącym karą Bożą za grzech, były fałszywe? Niech te pytania pozostaną na razie bez odpowiedzi. Na razie warto zwrócić uwagę na fakt, że Bóg rozmawia z Hiobem osobiście, to znaczy bez żadnych pośredników. Takim przywilejem mogły się cieszyć jedynie wybitne postaci w historii narodu wybranego. Poczynając od patriarchów poprzez Mojżesza, a na prorokach skończywszy. Wspomniałem na początku, że autor księgi już w pierwszych wierszach stara się wykreować Hioba na patriarchę. Świadczą o tym również realia otaczającego świata, w jakich żyje główny bohater. Jednak fakt, iż Bóg rozmawia z Hiobem osobiście, podkreśla jeszcze raz, że ma on szczególną sympatię do głównego bohatera. Czytelnik przekonał się o tym już w pierwszych dwóch rozdziałach księgi, gdzie Bóg mówił o Hiobie z szatanem. A widziałeś sługę mego Hioba? Nie ma drugiego takiego na ziemi. Czytelnik mógłby się tutaj żachnąć, mówiąc, że to dość osobliwa bliskość, skoro nie przeszkadzała ona bogu wystawić Hioba na tak ciężkie doświadczenia. Nie umiałbym się odnieść do tak skonstruowanego wyrzutu. Faktem jest jednak, że od tych wydarzeń sporo się wydarzyło w życiu Hioba. Nie tylko stracił wszystkie dzieci, dobra materialne i zdrowie, ale także przyjaciół, którzy podobno powinni pomagać w biedzie. Został zupełnie sam. Okazuje się, że Bóg wciąż ma ochotę rozmawiać ze swoim sługą i to twarzą w twarz. Objawia mu się, angażuje w rozmowę z Nim i jeszcze oprowadza go jakby po stworzonym przez siebie świecie. Czy można jeszcze żądać większych dowodów sympatii wobec śmiertelnika? Nawet jeśli ktoś znowu żachnie się i powie, że to dość osobliwa forma okazywania sympatii z i w tak autorytatywny sposób, to ja będę opierał się przy swoim. Hiob może liczyć na życzliwość Boga. Co więcej, z tych krótkich wypowiedzi Hioba następujących kolejno po mowach jachwe nie wynika bynajmniej, aby główny bohater czuł się przytłoczony Bożym gestem albo uznawał sposób kontaktu ze stwórcą za jakiś rodzaj opresji z jego strony. Jego końcowe słowa zdają się mówić co innego. Teraz jestem pocieszony. 42 rozdział, wiersz 6. Nie ma tu żadnej sprzeczności, bo jak już zauważyliśmy, Hiob, który nalega na spotkanie z Bogiem, chce się z Nim spotkać jak z adwersarzem w Reeve. Jak wiemy, kontrowersja zakłada pewną nić sympatii między stronami. Nawet jeśli w obecnej chwili kryzysu dominują złe emocje, to i tak nadrzędnym celem jest przywrócenie dawnej dobrej relacji, która charakteryzowała obie strony. Kiedy więc Puk zaczyna przemawiać, dla Hioba jest to jak marzenie, które właśnie się ziszcza. Zapewne spodziewa się gorzkich słów wyrzutu i oskarżeń ze strony swego domniemanego adwersarza. Ale jest raczej spokojny o swoją niewinność. Udowodni ją, a stwórca będzie się musiał przyznać, że po prostu się pomylił, przynajmniej w jego sprawie. Jednak ku wielkiemu zaskoczeniu Hioba, Bóg nie przemawia jak pewny siebie oskarżyciel. Zamiast tego zabiera go na coś w rodzaju wycieczki krajoznawczej po wszechświecie. Schemat tych rozdziałów jest prosty. Są dwie mowy Boga, a po każdej z nich następuje stosunkowo krótka odpowiedź Hioba. Podział mów przedstawia się następująco. Pierwsza mowa Jahwe 38 do 42. Odpowiedź Hioba 43 do 5. Druga mowa Jahwe, rozdział 40, wiersz 6 do 41, 26. I druga odpowiedź Hioba, wiersze od 1 do 6 w rozdziale 42. Zatem długo oczekiwana interwencja Boga w końcu nastąpiła. Pierwsza mowa to dynamiczna seria pytań, które Bóg wykorzystuje do zagadnięcia swego adwersarza. Kiedy Bóg przemawia z wichru, pierwotnie zdaje się przyjmować logikę RIF. Pierwsze słowa pasują do kontekstu procedury kontrowersji, sporu. Będę cię pytał, pouczysz mnie. 38.3b Wkrótce jednak staje się jasne, że tak naprawdę... Bóg nigdy nie wszczął ryw wobec swego sługi. Zamiast spodziewanej przez głównego bohatera mowy oskarżycielskiej, Bóg daje Hiobowi możliwość innego spojrzenia na stworzony przez siebie świat. Gerard von Rad uważał, że forma literacka, użyta w, w rozdziale 38 księgi Hioba, jest starożytną formą pouczenia przy użyciu pytań retorycznych, a właściwym dla niej kontekstem mogłaby być szkoła. W pełni zgadzam się z von Radem. Choć uważam, że chodzi tutaj o rodzaj zielonej szkoły lub wycieczki krajoznawczej, która jednakowoż ma zaowocować wzrostem wiedzy ucznia. Główny bohater może teraz zobaczyć wszystko oczyma stwórcy. Zamiast oskarżycielem, Bóg staje się dla Hioba nauczycielem życia, czyli mędrcem. Wiedza głównego bohatera powiększa się odtąd niebagatelnie. Jednak, jak się niebawem okaże, jest ona wciąż niewystarczająca do tego, aby mógł on uporać się z własnym cierpieniem. Mimo to od tego momentu będzie on już miał pewność, że Bóg nigdy nie był z nim w stanie żadnego sporu, żadnej kontrowersji riw. Jachwe nie jest ani adwersarzem, ani tym bardziej zapiekłym wrogiem Hioba. Co więcej, Bóg zawsze był po jego stronie. Czy to jest szczęśliwe zakończenie? Niezupełnie. Ponieważ sytuacja Hioba jest w dalszym ciągu opłakana, nic się nie zmienia. Nic, gdy chodzi o kondycję fizyczną, sytuację rodzinną, czy też jego stan posiadania. Na domiar złego daje się odczuć pewien niedosyt, ponieważ długo oczekiwane spotkanie ze stwórcą nie rzuca żadnego światła na uprzednio podnoszone przez Hioba kwestie bolesnych paradoksów i absurdów. Czytelnik, podobnie jak Hiob, Chętnie posłuchałby na przykład Bożych wyjaśnień na temat problemu zła lub cierpienia ludzi prawych, Bóg jednak nie podejmuje tych zagadnień. Za to mówi dużo o rzeczach, które na pozór nie bardzo są związane z tymi zagadnieniami. Opowiada o stworzeniu świata i o tym, jak bawi się niemalże z swoimi pupilami Bechemot i Lewiatanem. 40 rozdział 6 wiersz do 41 rozdziału 26 wiersza. Czy w ten sposób Bóg przekomarza się z Hiobem? Skądże znowu? Obrazy te tylko pozornie nie mają związku z tematem. Mowa pierwsza. Świat kontrastów. Pierwsza mowa Jachwe prawie w całości odnosi się do stworzenia i urządzenia świata. Słowem kluczem jest hebrajski termin eca, który w polskim tłumaczeniu został oddany jako zamiar. Któż tu zaciemniać chce zamiar słowami nierozumnymi? 38 rozdział 2 wiersz. Niestety, samo to tłumaczenie, jak na ironię, zaciemnia sens tego, o czym mowa. Użyty tu termin hebrajski w swym podstawowym znaczeniu tłumaczony jest jako rada, porada. W omawianym tekście wyraz ten jest jednak użyty w znaczeniu porządek, urządzenie czegoś. Chodzi tu o dość pojemny termin, oznaczający tajemniczy i pełen paradoksów sposób, w jaki urządzony jest i według jakiego. Modelu funkcjonuje świat. To urządzenie obejmuje również przeszłe oraz obecne akty stwórcze Jahwe. Na pozór mogłoby się wydawać, że następuje tu klasyczne rozmycie zasadniczego problemu. Zamiast skupić się na bardzo konkretnym problemie Hioba, Bóg ukazuje raczej globalną panoramę świata, w którym żyje główny bohater. Chodzi o stworzenie ziemi, morza, światła i ciemności, zjawisk atmosferycznych funkcjonowania konstelacji gwiezdnych oraz ulewy i burz, które zamieniają suchy ląd w żyzną ziemię. Nie zabrakło także całej plejady zwierząt, jak lwy, kruki, kozice górskie, dziki osioł, struś, koń itd. Bóg jest nie tylko stwórcą wszechświata, ale również władcą dzikiej przyrody. Poeta zwraca uwagę na nieutylitarny charakter stworzenia. Pobrzmiewa w nim nutaną nonszalancji ze względu na przepych, z jakim Bóg urządził świat. Deszcz spłynie błogosławieństwem na Ziemię, gdzie nie mieszka żaden człowiek. Zwierzęta, podobnie jak gwiazdy, wydają się jednym wielkim zbytkiem, który ma służyć przyjemności stworzyciela. Te piękne wizje i obrazy wprawiają w zachwyt, ale wydają się również rozpraszać i odwodzić od zasadniczego problemu. Czytelnik przypomina sobie, że w swych wcześniejszych, śmiałych twierdzeniach, Hiob podważał prawdę o istnieniu porządku we wszechświecie. Skoro sprawiedliwi cierpią, a nieprawym świetnie się powodzi, to gdzie tu logika? W oczach głównego bohatera świat stoi na głowie, a Bóg nie radzi sobie z własnym stworzeniem. Jego własne bolesne doświadczenie wyrabia w Hiobie przekonanie, że jedyną regułą panującą we wszechświecie jest brak reguł. Jak Hiob chce znaleźć rozwiązanie tego problemu? Zamierza dowieść przynajmniej jednej rzeczy, której jest pewien w tym świecie swojej prawości. Jego sposób rozmowania jest bardzo prosty: Jeśli tylko będę miał sposobność, aby przedstawić moją sprawę przed mym przeciwnikiem, udowodnię, że Bóg się mylił. Jeżeli przyzna się do winy, być może odzyskam część wiary w ten świat. Stworzony świat, w którym rzekomo miał być porządek, rzutujący również na życie moralne, staje się głównym obiektem krytyki Hioba. Zobacz na przykład rozdział 9, 24 wiersz. W tej sytuacji można odnieść wrażenie, że Bóg nie sprawuje władzy nad wszystkim. Jeśli bowiem wszczyna riff przeciw Bogu Ducha winnemu człowiekowi, to wszystko z pewnością wymknęło się spod jego kontroli. Pośrednio stanowi ona również atak na Boga, który jest Stwórcą. Nic więc dziwnego, że od tego właśnie wątku Bóg rozpoczyna swoją pierwszą umowę. Bóg nie ma jednak ochoty bronić jakiejkolwiek sprawy, w rzeczywistości nie ma zresztą żadnej sprawy. Zamiast tego przedstawia Hiobowi inny punkt widzenia. Swój punkt widzenia. Jak na dobrego nauczyciela przystało, chce, aby uczeń przekonał się o wszystkim na własne oczy, jeśli potrafi. W tym celu zabiera Hioba na wycieczkę krajoznawczą i pokazuje mu świat z jego kontrastami: ziemia i niebo, światło i ciemność, woda i lód itd. Bardzo ważne miejsce w całym obrazie zajmuje morze. Pojawia się ono kilkakrotnie w pierwszej mowie Boga. Nie chodzi tu jednak bynajmniej o eksponowanie walorów estetycznych świata. Bezsprzecznie, morze przydaje piękna krajobrazowi, ale w naszym opisie liczy się bardziej symboliczna wymowa morza. Otóż, morze to jeden z elementów stworzonego świata, który może sprawiać wrażenie niesfornego. Bóg musiał wyznaczyć mu granice i dokładnie wskazać, dokąd może się rozlewać. Motyw morza w naszym tekście nie jest przypadkowy. Otóż Izraelici wierzyli, że morze jest synonimem chaosu i zła. Wystarczy stanąć na plaży, żeby zobaczyć, że nawet w spokojny dzień bije ono falami o brzeg, jakby nie godziło się z tym, dokąd sięga jego władza. Powstaje wrażenie, że jest ono nieprzyjacielem suchej ziemi i gdyby tylko mogło, natychmiast zatopiłoby wszystko wokół i pogrążyło w chaosie. Izraelici wierzyli także, że w morzu, w tym przypadku Morzu Śródziemnym, mieszka potwór zwany Lewiatanem. Jest to on uosobieniem sił nieprzyjaznych Bogu i jego stworzeniu. Bóg miał go stworzyć piątego dnia razem z innymi potworami morskimi. Lewiatan ma postać ogromnego węża o pięknej skórze. Wierzono, że mieszkający w odmentach morza lewiatan wierci się niecierpliwie, czekając na stosowny moment, kiedy by mógł zaatakować. Jego niespokojne ruchy generują właśnie fale, którymi morze uderza o brzeg. Zauważamy, że morze pojawia się jako element większej układanki w wypowiedzi Boga. Ma ono o tyle wartość symboliczną, że uosabia chaos i zło. W tym sensie staje się punktem odniesienia dla wcześniej wymienionych zarzutów Hioba o tym, że świat pogrążony jest w bezładzie. W dalszej części wypowiedzi okaże się to jeszcze bardziej czytelne, gdy na scenie pojawią się również lewiatan i behemot. W tym momencie widać już, że wycieczka krajoznawcza jest dla Hioba pełna odniesień i bynajmniej nie ma służyć odwróceniu jego i czytelnika uwagi od istoty problemu. Stanowi raczej inne spojrzenie na problem. Chodzi o pewien dystans, który potrzebny jest patrzącemu do uchwycenia większej liczby szczegółów obrazu. Pierwsza mowa Jachwę ma otworzyć Hiobowi oczy. Bóg, który występuje w roli przewodnika wycieczki po wszechświecie, rozpoczyna od zadawania pytań Hiobowi. Chodzi o to, że Bóg chce niejako znaleźć wspólną dla siebie i Hioba płaszczyznę, na której będą mogli rozmawiać. Można by to porównać do pewnej zasady homiletycznej, która brzmi Do dzieci mów językiem dzieci. Innymi słowy, kaznodzieja musi się odnaleźć na poziomie wrażliwości, a zwłaszcza wiedzy swoich słuchaczy, jeśli chce być przez nich zrozumiany. Bóg zdaje się dokonywać podobnego zabiegu: sąduje wiedzę Hioba poprzez pryzmat zadawanych na wstępie pytań. Jest to raczej zabieg retoryczny który ma uświadomić Hiobowi to, z jakiej pozycji zaczyna się mierzyć z tematem. Jachwę rozpoczyna tu konfrontację, która na początku ma pozory riff, ale ostatecznie nim nie jest. Spróbujmy puścić lekko wodze fantazji i wyobrazić sobie w nieco bardziej swojski sposób przebieg Bożego wywodu. Bóg, pewny swego i jednocześnie pewny Hioba, rozpoczyna od rzeczy dla siebie najprostszych. Dobrze, zacznijmy od spraw najbardziej podstawowych. Pamiętasz, kiedy zakładałem fundamenty ziemi? 38, wiersz czwarty. Nagle Bóg spogląda na minę Hioba i niejako reflektuje się, że przecież on nie może tego pamiętać. Ach, faktycznie, to było zbyt trudne. A może wschód słońca? Czy zdarzyło ci się może kiedyś, żeś rozkazał porankowi, żeby nadszedł? 38, 12. Hiob milczy. Znowu lekka konsternacja na twarzy wszechmocnego – Hm rozumiem, mówi Bóg, jakby szukając w myślach jeszcze łatwiejszego zestawu pytań, a może dotarłeś już kiedyś do źródeł morza 38-16. W ten sposób Bóg niejako schodzi niżej i niżej, próbując wyznaczyć wspólną płaszczyznę wiedzy i doświadczenia, czyli mądrości. Okazuje się jednak, że nawet tak wielkie obniżenie lotów nie zbliża partnerów rozmowy. Bóg powoli pokazuje Hiobowi, jak wielka dzieli ich przepaść pod względem poznawczym, a co dopiero, gdy chodzi o kwestie decydowania o losie wszechświata. Jednocześnie jednak Bóg nie rezygnuje z dialogu z Hiobem. W ten sposób niejako legitymizuje prawo głównego bohatera do zadawania pytań i podnoszenia zarzutów. Nie ma też tego, czego obawiał się Hiob, że Bóg będzie chciał go onieśmielić albo zastraszyć swoim majestatem. Bóg jednak nie rezygnuje jeszcze z obranej konwencji rozmów z Hiobem. Przystępuje do pytań dotyczących świata przyrody, z którą Hiob ma do czynienia na co dzień. Niestety seria pytań dotyczących świata zwierząt również nie wypada dobrze. Bóg pyta na przykład: A znasz porę rodzenia skalnych kozic? Widziałeś kiedyś, jak przychodzą na świat młode gazele? 39.1. Zaraz potem zdaje się dodawać: Nie. Szkoda. Tak tylko pytam. W tym miejscu współczesnemu czytelnikowi może się wydawać, że ma przewagę nad Hiobem, ponieważ dzięki nowym odkryciom naukowym potrafiłby odpowiedzieć na wiele z powyższych pytań. Obecnie dysponujemy przecież znakomitymi kamerami wideo, które możemy umieścić w dowolnym miejscu, aby obserwować ptaki i inne zwierzęta. Dzięki temu nasza wiedza na temat świata stworzonego jest o wiele bardziej zaawansowana. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno pytanie, które Bóg zadaje Hiobowi. Czy według twego zamysłu uniesie się soku, skrzydła rozwinie ku południowi? 39, 26. Innymi słowy, czy nawet gdybyś wiedział, jak to się dzieje, to wiedza ta miałaby jakikolwiek wpływ na stworzony świat? Czy umiałbyś zmienić naturę rzeczy i zwierząt, gdybyś zdobył całą wiedzę o ich działaniu? To swoiste sprawdzenie wiedzy Hioba nie ma bynajmniej na celu upokorzenia go. Jak każda udana wycieczka krajoznawcza, ta ma raczej unaocznić mu pewne fakty. Najważniejszym osiągnięciem jest to, iż Bóg pozwala Hiobowi spojrzeć na wszystko ze swej perspektywy, a przy tym nie narzuca uczniowi żadnych poglądów. Zamiast tego daje mu szansę, aby sam się o wszystkim przekonał. Hiob powoli zyskuje pewność, że nawet gdyby uruchomił wszystkie pokłady inteligencji, żeby posiąść wiedzę o świecie, nigdy nie będzie ona wystarczająca, aby sprawować nad tym światem kontrolę. Jeszcze ważniejsze jest jednak to, że Hiob dochodzi do wniosku, iż świat funkcjonuje według określonej logiki, której on sam niestety nie pojmuje. Porządek ustanowiony przez Boga jest niezrozumiały dla człowieka ograniczonego pojmowaniem w obrębie trzech wymiarów: Bóg godzi rzeczy, które zdają się nie do pogodzenia. Podsumowując, możemy powiedzieć, że świat został stworzony i zaplanowany zgodnie ze starannie przemyślanym intelektem stwórcy. Ten intelekt. Sam w sobie jest nie do przeniknięcia dla człowieka. W konsekwencji logika dzieł bożych jest już poza absolutnym poznaniem człowieka. Niemniej jednak należy założyć, że wbrew temu, co się może wydawać człowiekowi, świat nie jest pogrążony w chaosie. Stwórca nieustannie podtrzymuje go w istnieniu i pozostaje gwarantem panującego w nim porządku. 38, wiersze od 4 do 38. Mowa druga: wszystko pod kontrolą. Druga mowa dowodzi, że Jachwe sprawuje również pieczę nad porządkiem moralnym tego świata. W pierwszej części tej mowy Jachwe odnosi się do największych obaw Hioba, które dotyczą właśnie problemu porządku natury moralnej w świecie. Ze względu na niesprawiedliwości, które widzi wokół siebie i których doświadcza, Hiob dochodzi do następującego wniosku: Skoro złoczyńcy dożywają sędziwego wieku, a nawet rosną w siłę, to gdzie tu logika? W dostatku odchodzą z tego świata i w spokoju schodzą do Szeolu. Wyśmiewają Boga i nie chcą mieć z nim nic wspólnego, a jednak Bóg nie doświadcza ich cierpieniem. Zobacz na przykład rozdział 21, wiersze od 5 do 7, albo dalej wiersze od 13 do 15 w tym samym rozdziale. W tej sytuacji Hiob sugeruje, że ten świat stoi na głowie. Daleko jest mu do ideału, który mógł przyświecać stwórcy. W oczach cierpiącego. Świat wydaje się pogrążony w chaosie nie tylko fizycznie, ale również moralnie. Bohater zdaje się zatem pytać: Po co w ogóle starałem się być prawym i doskonałym? Wszystko, w co wierzyłem, okazało się fałszywe. Ten świat jest bez sensu. Bóg jednak pokazuje mu, że nie tylko ma władzę nad światem i podtrzymuje go w istnieniu, ale również sprawuje kontrolę nad porządkiem moralnym. W tym kontekście kluczowe znaczenie ma następujący fragment. Popatrz, upokórz pyszałka i zniwecz na miejscu grzesznika. Zakop ich razem w piasku, w ukryciu zachowa ich twarze. Nawet cię za to pochwalę, że twoja prawica przemogła. 40 rozdział, wiersze od 12 do 14. Bóg odnosi się tu pośrednio do krytyki, na jaką Hiob pozwolił sobie względem porządku moralnego we wszechświecie, stawiając się niejako w roli recenzenta, który wie lepiej. Bóg zatem zdaje się mówić a więc chcesz ukarać lub uśmiercić złoczyńców. To godne pochwały. Być może rozwiąże to nawet pewne problemy, ale na dłuższą metę niczego i tak nie zmieni. Chodzi o to, aby znaleźć rozwiązanie raz na zawsze. Kolejna część drugiej mowy Jachwy jest również bardzo intrygująca ze względu na obecność motywów mitologicznych. Bóg przedstawia Hiobowi parę swoich pupili, Lewiatana oraz Behemot. Ten pierwszy pojawił się już w rozdziale trzecim, Mówiąc ogólnie, behemot jest przedstawiany jako król zwierząt lądowych, zaś lewiatan – morskich. Bóg szczyci się behemot jako jednym z wybornych swoich dzieł. Rozdział 40, wiersz 19. Według żydowskich legend, oba potwory zostały powołane do istnienia piątego dnia stworzenia. Lewiatan miał wyglądać jak olbrzymi, wielogłowy wąż morski. Behemot to ogromna bestia. W języku hebrajskim słowo behema znaczy bestia. A behemot to jakby połączenie wszystkich bestii w jednej, czyli bestia par excellence. Dla Hioba sam widok tych potworów jest nie do zniesienia, natomiast Bóg sprawuje nad nimi władzę absolutną. Przywołując te obrazy, Bóg w subtelny sposób zmusza Hioba do myślenia: Popatrz, bawię się z tymi potworami. Ty też spróbuj, podejdź do nich. Tak oto Bóg objawia ważną prawdę. Twierdzisz, że świat jest pogrążony w chaosie i nie istnieje żadne stałe prawo moralne. Uważasz tak, ponieważ zniechęcają cię pozorne sprzeczności. W takim razie spójrz. Trzymam w ręku potwory, które są symbolem chaosu. Nie obawiam się ich, nie walczę z nimi, są mi posłuszne, mam nad nimi pełną kontrolę. Czy potrafisz to pojąć? Nie. Wobec tego może chciałbyś zweryfikować swoje kategoryczne opinie i radykalne poglądy. Obraz Boga panującego nad siłami chaosu uzmysławia jeszcze jedną rzecz. Bóg nie pozostawi swojego dzieła stworzenia bez opieki. Stojąc teraz naprzeciw obu potworów, Hiob po raz pierwszy od dłuższego czasu czuje, że nic mu nie grozi. Z pewnością to właśnie Bóg sprawia, że Hiob może bez obaw wznosić istnienie wrogich sił. W ten sposób Jachwe objawia się tu jako sprzymierzeniec Hioba. Nasz bohater w końcu zaczyna rozumieć, że Bóg nigdy nie był przeciwko niemu, a nawet, że zawsze stał po jego stronie. W tym kontekście można przytoczyć słowa Rowolda. Według niego, Jachwe twierdzi, że jego, że jego panowanie nad światem wartości i zasad jest tak pewne, acz tak tajemnicze, jak jego panowanie nad światem materialnym opisane w pierwszej mowie. Lewiatan i Behemoth oraz zło, które są symbolami, pozostają przez cały czas obecne w świecie, ale nie są wyjęte spod kontroli Jachwe. Co ciekawe. Bóg nigdy nie gani Hioba za jego tupet ani za zgłaszanie pretensji i oskarżeń. W pewnym sensie daje Hiobowi prawo do bycia zgorzkniałym przez wzgląd na jego stan fizyczny i psychiczny. Dlatego Bóg nigdy nie zarzuca Hiobowi grzechu ani nie każe go za niestosowne zachowanie. Hiob jest nieco zażenowany, ponieważ właśnie skończyły mu się argumenty. Długo czekał na te konfrontacje, na szansę, aby stanąć twarzą w twarz ze swym przeciwnikiem w sporze. Zamiast tego dowiaduje się, że nie ma i nie było ani riff. Ani przeciwnika. Za to objawił mu się wszechmogący Bóg, który jest przy okazji jego największym sprzymierzeńcem. To o wiele więcej niż kiedykolwiek mógłby sobie wymarzyć nasz bohater. Na tym etapie możemy już podsumować dotychczasowe obserwacje. Bóg w końcu odpowiada Hiobowi i zabiera go na wyjątkową wycieczkę, aby poszerzyć jego horyzonty. Pokazuje Hiobowi świat ze swojej własnej Bożej perspektywy, próbując w ten sposób znaleźć płaszczyznę, na której będzie możliwe rozstrzygnięcie kwestii poruszanych przez Hioba. Główny bohater dochodzi do wniosku, że nawet postawienie się na miejscu Boga nie rozwiązuje jego problemów. Określona logika, która rządzi światem, umyka ludzkiemu pojmowaniu. Pytania o sens. W tej chwili czytelnik może i słusznie czuć się nieco zawiedziony. Przez długi czas towarzyszył Hiobowi, będąc często świadkiem jego śmiałych wypowiedzi i wyzwań rzucanych Bogu, a teraz oczekuje niecierpliwie odpowiedzi na pytania. Najważniejsze z tych pytań brzmi: dlaczego istnieje cierpienie? Jak Bóg tłumaczy fakt, że cierpienie spada na ludzi prawych? Niestety nie pada żadna odpowiedź. Dlaczego? Najprawdopodobniej dlatego, że mamy tu do czynienia z tajemnicą par excellence. Ograniczone ludzkie możliwości pojmowania nie pozwalają nam zrozumieć ani natury zła, ani cierpienia. Jak już wcześniej wspomniałem, mowa Boga jest niezwykle starannie przemyślana. Tak jak dobry nauczyciel, Bóg subtelnie otwiera Hiobowi oczy, aby ten dostrzegł, że istnieje wiele zjawisk naturalnych, o których nie ma pojęcia. Jak wobec tego mógłby pojąć tajemnicę cierpienia? Bóg nigdy nie tłumaczy się z istnienia zła na tym świecie, ani nie wyjawia powodów cierpienia. Jednocześnie nie prosi Hioba o uznanie jego panowania. Daje mu tylko do zrozumienia, że wbrew temu, co się może wydawać, istnieje porządek we wszechświecie. W ten sposób zostaje odrzucone mechaniczne aplikowanie zasady retrybucji, czyli sprawiedliwej odpłaty, zgodnie z którą dobre uczynki muszą być natychmiast nagradzane, a złe karane. Taki sposób myślenia nakazywałby Bogu działanie zgodnie z zasadami logiki stworzonej przez człowieka, a tymczasem on, ma o wiele szersze spojrzenie na stworzenie. Nie należy tego rozumieć opacznie, że dobrzy ludzie muszą znosić cierpienia, a złym ma się powodzić. Nie. Chodzi raczej o to, że niezależnie od sytuacji, Bóg jest zawsze po stronie dobra. Zło jest jedynie przez chwilę silniej wyeksponowane, dlatego ludzie skłaniają się ku tezie, że świat jest pogrążony w chaosie. Zło jest po prostu krzykliwe i niesłychanie medialne, zaś dobro po prostu nieśmiałe. I nieatrakcyjne w porównaniu ze złem. Czy takie wyjaśnienie zadowoli czytelnika? Pewnie nie. Tym bardziej znamienne jest przez to ostatnie wyznanie Hioba. W wersecie szóstym rozdziału 42 Hiob powiada: To przyniosło mi pociechę. W tej sytuacji czytelnik jest zmuszony zapytać, jak to? Czy coś mi umknęło? Gdzie w mowach Boga jest pocieszenie? Pozwólmy sobie na małe podsumowanie. Hiob nie miał szansy, aby dowieść swojej niewinności, bo nikt z wyjątkiem przyjaciół o nic go nie oskarżał. Wszystko wyszło tak niezręcznie z tymi oskarżeniami pod adresem Boga. W dodatku Bóg nie wyjaśnia, dlaczego cierpienia spadają na ludzi sprawiedliwych, a Hiob i tak jest umierający. Należy zauważyć, że niezwykle ważny motyw księgi Hioba stanowi pocieszenie. Już w prologu czytamy o przyjaciołach, którzy wyruszają w drogę, aby dodać Hiobowi otuchy. Tak samo uczynią również jego krewni w epilogu. W zasadniczej części utworu, główny bohater przez cały czas szuka pociechy w swej niedoli, ale jej nie znajduje. Z innego fragmentu dowiadujemy się, że w swoich najlepszych latach Hiob nigdy nie stronił od pocieszania żałobników. Istotą ukazanej tutaj formy pocieszenia nie jest wielość wypowiedzianych słów mądrości, ale raczej obecność przyjaciela przy człowieku pogrążonym w żałobie. Analogicznie, na końcu przemów Jachwe. Hiob zdaje sobie sprawę, że Bóg nigdy nie był przeciw niemu, a wręcz odwrotnie stał zawsze po jego stronie, co przynosi Bohaterowi ogromną ulgę. Swoimi mowami Jahwe poszerza horyzonty myślowe Hioba, dając mu do zrozumienia, że nigdy nie zmienił zdania o nim. Jachwe pomaga Hiobowi przezwyciężyć największą trudność wyrażoną w postawionym zarzucie, skoro jestem niewinny, to Ty, Boże, musisz być niesprawiedliwy. Bóg nie odpowiada na zarzuty Hioba, ale ukazuje mu nową mądrość, dzięki której ten będzie mógł zaakceptować przeciwieństwa wydające się dotąd nie do pogodzenia. Hiob nie jest co prawda w stanie pojąć tajemnicy cierpienia, ale Bóg pokazuje mu, że nie jest ono karą. Obecność Jahwe, jego trwanie przy Hiobie, zostaje ostatecznie uznane za pocieszenie i ulgę, chociaż w tym momencie fizyczne cierpienia i upokorzenia Hioba jeszcze się nie kończą. Opowieść toczy się dalej. Po zakończeniu mów między Jachwę i Hiobem rozpoczyna się ostatnia część księgi, a mianowicie epilog. Wiersze od 7 do 17 w 42 rozdziale. Przypomnę tylko, że prolog wraz z epilogiem stanowią klamrę spinającą całe dzieło. Są pisane prozą w odróżnieniu od całej środkowej części, która jest czysto poetycka. Epilog jest o wiele krótszy od prologu ale również bardzo dynamiczny i bardzo bogaty w treść. Okazuje się, że jest tam dużo treści ukrytych, które zrazu nie są oczywiste dla czytelnika. Epilog rozpoczyna się mową Jachwę skierowaną do Elifaza, Bildada i Sofara. Jest to w siódmym wierszu. Czytelnik miał prawo już o nich zapomnieć. Tyle się przecież wydarzyło od czasu, kiedy Hiob zrezygnował z tej przyjaźni. Jednak ich powrót na scenę jest konieczny, aby okazało się, że ich wywody bynajmniej nie były słuszne. Pamiętamy ich z dramatycznych dialogów z głównym bohaterem. Chcieli uchodzić za przyjaciół Boga, a przynajmniej za jego przedstawicieli, tych, co mówią w jego imieniu. Ich celem była obrona honoru Boga wobec bezczelnych insynuacji ze strony Hioba, który utrzymywał, że stwórca się pomylił, karząc go tak ogromnym cierpieniem. Był przekonany, że nic w jego postępowaniu nie usprawiedliwiałoby tak nieproporcjonalnej odpłaty. Przyjaciele twardo obstawali przy winie Hioba. Właściwie bez żadnych dowodów uznali go winnym grzechów, które rzekomo musiały sprowadzić na niego cierpienie. Tymczasem jednak Bóg rehabilituje Hioba, a przyjaciołom zarzuca kłamstwo. Nie mówiliście o mnie prawdy, tak jak sługa mój Hiob. Teraz oni są oskarżeni o grzech i to wcale nie mały, zważywszy na sposób, jaki mają zań zadość zadośćuczynić. Bóg każe im bowiem złożyć całopalną ofiarę przebłagalną z siedmiu młodych cielców i siedmiu baranów, a także prosić Hioba o wstawiennictwo. Dopiero wówczas będą mogli liczyć na przebaczenie. Jak jednak zrozumieć słowa o tym, że Hiob był prawdomówny, a trzej przyjaciele nie mówili prawdy o Bogu. Przecież sam główny bohater przyznał się do wymawiania nierozumnych słów trzecim wierszu 42 rozdziału. Otóż po rozmowach z Bogiem, Hiob już wie. Że nie było żadnej kary ani żadnej kontrowersji, którą Bóg miałby rzekomo założyć przeciw niemu. Tak więc pretensje formułowane pod adresem najwyższego też nie miały racji bytu. Niemniej jednak Bóg niejako uznał jego prawo do tak ostrego języka ze względu na cierpienie, którego doświadczał. Paradoksalnie też uznał jego niewinność. Innymi słowy, Chiop mówił prawdę. On nie zgrzeszył. Najbardziej dobitnym tego sprawdzianem jest krytyczny moment zwany przysięgą niewinności. Wygląda na to, że Bóg wyraża uznanie dla Hioba za jego postawę oraz za sposób, w jaki przełamał szereg stereotypów dotyczących pana. Hiob był daleki od politycznej poprawności, przez co podważył nazbyt zbyt spłycony wizerunek Boga, według którego miałby on, Bóg, w mechaniczny sposób karać wszystkich za wszystko. Także mowy jachwe rzucają więcej światła na to, kim jest. Bóg sam, a determinacja Hioba, aby poznać prawdę, daje nowe spojrzenie na Boga, czyli pozwala dostrzec jakby Jego ludzką twarz. W tym miejscu należy zauważyć, że każdy człowiek wyobraża sobie Boga na swój sposób, ma pewną wizję tego, jak mógłby wyglądać. Co więcej, taką wizję mają nawet osoby niewierzące. Niestety, obraz ten jest w wielu przypadkach zniekształcony. Przyjaciele nie zasłużyli na uznanie, bo przez swój upór promowali właśnie zły obraz Boga. Najpierw bowiem założyli, że nic nie dzieje się przypadkowo. Potem uznali cierpienie za karę bożą, następnie widząc, że Hiob cierpi i to niemiłosiernie, uznali, że Bogu nie spodobało się coś w postępowaniu głównego bohatera, przez co automatycznie zesłał nań karę. Zgodnie z logiką Reef miała ona jedynie służyć korekcie postaw Hioba. Ponieważ Hiob nie chciał przyznać się do winy, postanowili sami dojść do tego, jakimi grzechami obraził Boga. Na zasadzie dedukcji, sądząc na podstawie cierpienia, które musiało być wprost proporcjonalne do grzechów, przedstawili katalog jego win. Tymczasem Bóg, przemawiając do nich w epilogu, jasno określa całą ich postawę i wszystko, co mówili jako kłamliwe i szkodliwe, ponieważ zaciemniają właściwy obraz tego, kim on jest. Jest jeszcze jeden aspekt który moim zdaniem wchodzi tu w grę. Wspominałem o nim w rozdziale poświęconym przyjaźni. Chodzi mianowicie nie tylko o mówienie o Bogu, ale również mówienie do Boga. Gramatyka hebrajskiego tekstu, który przetłumaczyliśmy jako Nie mówiliście prawdy o mnie, tak jak sługa mój Hiob, pozwala również na przetłumaczenie go jako Nie mówiliście prawdy do mnie. Otóż przyjaciele, którzy mienili się być rzecznikami Boga, Nigdy faktycznie nie rozmawiają z Bogiem, czyli nigdy nie modlą się do Niego. Wydaje im się, że mają gotowe i proste rozwiązania, ale w ciągu trzech cykli przemów nigdy nie zwracają się bezpośrednio do Pana. Skoro więc nie mają kontaktu z rzekomym mocodawcą, to ich słowa można co najwyżej uznać za produkt jakiejś ludzkiej mądrości. O ile może ona być pomocna w wielu sytuacjach życiowych, o tyle musi zawieść tam, gdzie w grę wchodzi na przykład cierpienie. Zatem przyjaciele występując w imieniu Boga nie mają odpowiedniej autoryzacji, która pochodzić może jedynie z kontaktu z Nim, a więc modlitwy. Ostatecznie nie będzie więc chyba przesadą, kiedy uznamy ich za samozwańczych rzeczników Boga a więc, co by nie powiedzieć, oszustów. Myślę, że powinno to być przestrogą dla wszystkich teologów, zarówno tych z dyplomem, jak i tych domorosłych. Jeśli chcemy uniknąć fałszywego mówienia o Bogu, to nie wystarczy jedynie wiele wiedzieć, trzeba też do niego mówić. Wróćmy jednak do epilogu księgi Hioba. Bóg nakazuje trzem przyjaciołom złożenie dość pokaźnej ofiary, przebłagalnej i zabieganie o wstawiennictwo u Hioba. Wstawiennictwo. Werset 10 rozdziału 42 mówi o tym, że gdy Hiob stawia się za przyjaciółmi, Bóg odmienia jego los. Ze względu na całą dotychczasową akcję i pokomplikowane losy bohaterów. Wers wydał mi się niezwykle intrygujący. Jak to? Hiob, który sam potrzebował wstawiennictwa, stawia się teraz za swoimi przyjaciółmi? Co więcej, właśnie wtedy Bóg odmienia jego los. To cudowne dowiedzieć się, że sytuacja bohatera zmieniła się całkowicie na lepsze. Czy jednak Bóg nie mógł zrobić tego wcześniej, na przykład po zakończeniu swych mów? Okazuje się, że trzeba było ocalić jeszcze inne postaci dramatu i doprowadzić do pojednania wszystkich bohaterów. Autor jednak nie mówi nam o tym wprost. Chce, żebyśmy sami doszli do tego, co się faktycznie wydarzyło. Musiałem wiele razy przeczytać ten właśnie 10, werset 42 rozdziału, aby się wreszcie zorientować, że klucz do tej zagadki jest ukryty w obrazie wstawiennictwa. Najpierw pytałem się sam siebie, czy może jest jakaś zależność pomiędzy odmianą losu Hioba a aktem jego wstawiennictwa. Innymi słowy, czy Bóg mógł postawić Hiobowi taki na przykład warunek, że jeśli będzie się wstawiał za przyjaciółmi, to dostanie nagrodę w postaci poprawy jakości dotychczasowego życia. Otóż analiza struktury gramatycznej tego dziesiątego wiersza pozwoliła jednoznacznie oddalić taką możliwość. Co więcej, kontekst, w jakim następuje wstawiennictwo, zdaje się jeszcze bardziej eksponować bezinteresowność zabiegów wstawienniczych Hioba. Otóż główny bohater nie spodziewa się już żadnej zmiany, ponieważ, jak sam powiedział, w wierszu szóstym, jest już pocieszony. Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż umiera. Jemu, jak nikomu innemu, mogłoby się przydać wstawiennictwo ze strony innych osób. Stąd jego czyn jest całkowicie bezinteresowny i bezwarunkowy, przez co absolutnie zadaje kłam wcześniej w prologu zgłaszanym zastrzeżeniom ze strony szatana. Jego postępowanie dowodzi, że pozostał osobą prawą, doskonałą i wspaniałomyślną, tak jak to zostało ukazane w prologu. Autor porusza tę kwestię pośrednio, w pewien sposób jakby puszczając oko do czytelnika na zasadzie, kto ma rozum, niech go teraz używa. Jednak wspomniane wstawiennictwo kryje w sobie o wiele więcej treści. Przekonałem się o tym, przyglądając się najpierw innym przykładom biblijnego wstawiennictwa: z Abraham. Któż bardziej przypomina Hioba niż Abraham? Obaj są przedstawiani jako patriarchowie i słudzy Boży. Mojżesz. Kolejny przykład wstawiennictwa u Boga pochodzi z Księgi Liczb z rozdziału XXI. Orędownikiem jest tutaj Mojżesz. W Biblii istnieje sporo podobnych przykładów wstawiennictwa. Wspominam tylko te dwa, Abrahama i Mojżesza, aby pokazać, jaki jest mechanizm ich działania. Ktoś, kto potrzebuje wstawiennictwa u Boga, musi w pierwszej kolejności być w dobrych relacjach z osobą potrafiącą skutecznie orędować. Z kolei taką skutecznością mogą poszczycić się jedynie osoby będące w bliskiej relacji z Bogiem. Wstawiennictwo nie jest przy tym możliwe, jeśli orędownik i osoba prosząca o wstawiennictwo są poróżnieni. Zatem, aby wstawiennictwo mogło dojść do skutku, nieszczęśnik musi postarać się naprawić relację z pośrednikiem. Ta wiedza o wstawiennictwie pozwoli nam lepiej zrozumieć i docenić wagę wstawiennictwa Hioba w epilogu. Sytuacja przedstawiona w epilogu jest również kryzysowa. W najbardziej niekomfortowym położeniu znaleźli się nieoczekiwanie trzej przyjaciele Hioba. Bóg wprost zarzuca im wielki grzech i domaga się zadośćuczynienia w postaci ofiar ze zwierząt, a także wstawiennictwa. Wstawiennikiem ma być Hiob. Problem tylko w tym, że przyjaźń, jaka łączyła ich niegdyś z głównym bohaterem, została na tyle nadszarpnięta, że nie można jej już. Że nie można już mówić o dobrej relacji. Zatem Elifas, Bildat i Sofar muszą przełknąć własną dumę i zabiegać o przychylność Hioba, którego do tej pory mieli za nieprzyjaciela Boga. Co więcej, od czasu słynnej skargi w rozdziale trzecim relacja Hioba z Bogiem wydawała się również na tyle niestabilna, że czytelnik mógłby sądzić, że właściwie jej nie było. Z powyższych rozważań wynikało jednak, że ewentualny wstawiennik musi mieć zażyłą relację z tym, do którego się wstawia, czyli do Boga. Zatem, z jednej strony, mamy konieczność odbudowania relacji, która została zepsuta z winy tych, którzy są w potrzebie. Z drugiej zaś strony, mamy potrzebę upewnienia się, że wstawiennik znajduje się w dobrej relacji z Bogiem. Ta druga kwestia wydaje się właściwie rozstrzygnięta. Jeśli ktoś miał jakieś wątpliwości. To musiał się ich pozbyć po słynnej mowie Boga do przyjaciół, gdzie Hiob przedstawiony jest jako wzór. Jachwe, podobnie jak w prologu, używa wobec niego tytułu Mój Sługa. ów tytuł już sam w sobie zakłada zażyłą relację z Bogiem, o czym mówiliśmy przy okazji omawiania charakterystyki Hioba. Zatem sam Bóg czyni jasnym wszemi wobec, że Hiob jest z nim w wyjątkowej bliskości. Nawet jeśli popełnił jakieś błędy, to jednak jest człowiekiem prawym, doskonałym, który nade wszystko ceni sobie więź z Bogiem. Wreszcie kolejnym elementem potwierdzającym ten stan rzeczy jest żądanie Boga, aby to właśnie Hiob wstawiał się za trzema przyjaciółmi. Zatem jeśli w czytelniku pozostał jeszcze jakiś cień wątpliwości co do relacji Hioba z Bogiem, to wiersz 10, 42 rozdziału powinien go definitywnie rozwiać. Wiemy już, że nie każdy może wstawiać się przed Bogiem. Musi to być osoba wyjątkowa, święta. Wyznaczając Hioba na wstawiennika, Bóg daje jasno do zrozumienia, że spełnia on te warunki. Przez cały czas jest tym samym doskonałym człowiekiem, którego poznaliśmy w prologu. Hiob pozostaje w bardzo zażyłych stosunkach z wszechmogącym i to bardzo istotna informacja, gdyż przez długi czas można było odnieść wrażenie, że ta relacja nie ustała się wobec różnorakich doświadczeń. W epilogu Bóg potwierdza jednak prawość swego sługi, tym samym zadając kłamą sądowi przyjaciół, a być może także i czytelnika. Jak już ustaliliśmy, po stronie Boga nie zaszła żadna zmiana. Jahwe zawsze stał na stanowisku, że Hiop jest człowiekiem ze wszechmiar wyjątkowym. Teraz Hiop musi przyjąć takie samo stanowisko. Idea wstawiennictwa zakłada dobrą relację z Bogiem, a Hiop udowadnia, że uczucia Boga względem niego są odwzajemnione. To dzięki wstawiennictwu Hiob odzyskuje kontakt z Bogiem, można by powiedzieć. Czy można w jeszcze bardziej wyrazisty sposób pokazać, że Hiob pogodził się z Bogiem? Powrócił duchem tam, gdzie jego miejsce. Jego modlitwa jest zupełnie bezinteresowna, sam jest w potrzebie, ale to nie o siebie się modli. Tym samym dowodzi w pośredni sposób, że szatan mylił się, gdy w prologu stwierdził, iż Hiob wielbi Boga wyłącznie dla własnej korzyści. Kiedy Hiob wstawia się za przyjaciółmi, w jego oczach tli się resztka światła. Przyjęte przez przyjaciół założenie, że relacja między Hiobem i Bogiem została zerwana, okazuje się mylne. Bezinteresowna pobożność Hioba zostaje potwierdzona. W ten sposób dochodzimy do zrozumienia treści, które autor niejako zakamuflował. Szanując inteligencję czytelnika, dał nam tylko niezbędne minimum informacji, żebyśmy uruchomili swoją wyobraźnię i zaczęli czytać nie tylko to, co napisane czarno na białym, ale także to, co zrazu niewidoczne białe przestrzenie między wyrazami. Krótko mówiąc, Najpierw określiliśmy, jakie są warunki skutecznego wstawiennictwa. Przede wszystkim niezbędna jest dobra relacja pomiędzy osobą, która się wstawia, a tą, która o to prosi. Następnie niezbędna jest dobra, czy nawet wręcz wyjątkowa relacja wstawiennika z Bogiem. Wstawiennictwo Hioba zakłada więc pojednanie na dwóch poziomach. Skoro Hiob wstawia się za przyjaciółmi, musi to oznaczać, że ci pogodzili się z nim, chociaż autor o tym nie wspomina. Nazwijmy to wymiarem horyzontalnym wstawiennictwa Hioba. Jeśli Bóg chce tego wstawiennictwa tylko od Hioba, to znaczy, że nastąpiło przywrócenie dobrej relacji pomiędzy nim a głównym bohaterem. Faktycznie tego właśnie chciał Hiob, kiedy założył, że Bóg postawił go przed sobą jako adwersarza w kontrowersji. Przecież zadaniem kontrowersji jest przywrócenie dobrej relacji między zwaśnionymi stronami. Bóg był stały w swoim kontraktowaniu Hioba, Hiob zaś zrozumiał, że nigdy nie był o nic oskarżony. To pomaga mu otworzyć się na działanie Boga. I na relacje z nim. Wraz ze wstawiennictwem, którego się podejmuje, następuje pełne pojednanie w wymiarze wertykalnym. Co dalej z Hiobem? Na koniec trzeba się jeszcze odnieść do zakończenia księgi. Co się dalej stało z Hiobem? Musimy sobie najpierw jeszcze raz uświadomić, że Hiob jest postacią fikcyjną. Skoro całe to opowiadanie jest fikcją literacką, przypowieścią, to trzeba się strzec, aby z jednej strony jego zakończenie nie było zbyt przeintelektualizowane, a z drugiej. Aby nie było zbyt banalne. Wydaje się, że wszystko zależy od tego, jak oddamy w tłumaczeniu interesujący nas wiersz, gdzie mowa o wstawiennictwie Hioba, czyli wiersz dziesiąty. Niestety autorzy z dużą swobodą podchodzą do tego zagadnienia, jakby nie rozumieli tej zależności. W naszej Biblii tysiąclecia tłumaczenie brzmi tak: I Pan przywrócił Hioba do dawnego stanu. Występujące tutaj w języku hebrajskim wyrażenie, Oddaje niuanse znaczeniowe dotyczące pozytywnej zmiany ludzkiego losu. Według mnie, tłumaczenie to powinno brzmieć: Jahwe odmienił los Hioba, nie przywrócił go do dawnego stanu. Chciałbym w tym miejscu bardzo stanowczo rozróżnić pomiędzy pozytywną odmianą czyjegoś losu, a przywróceniem dawnego stanu rzeczy. To ostatnie stwierdzenie zdaje się nie mieć zastosowania do Hioba, ponieważ oznaczałoby, że Jahwe przywrócił go do stanu znanego nam z pierwszego rozdziału, czyli z pierwszych pięciu wersetów pierwszego rozdziału. Nie o to jednak chodzi, gdyż w momencie wstawiennictwa Job jest już innym człowiekiem. Przeszedł przez wiele doświadczeń, stał się bardziej dojrzały i w końcu zyskał ogrom mądrości. Wobec tego cofanie go do stanu z początku księgi byłoby dużym krokiem wstecz w obliczu faktycznego rozwoju zdarzeń. Poza tym, takie przywrócenie dawnego stanu rzeczy musiałoby oznaczać także pr przywrócenie do życia dzieci Hioba oraz odtworzenie całego jego majątku. To jednak byłby tylko początek. Faktycznie, musiałoby jeszcze nastąpić coś w rodzaju wymazania z pamięci Hioba wszystkich okrutnych doświadczeń oraz cierpień. Jest to możliwe, ponieważ dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, ale nie jest to niezbędne w tej opowieści. Czy nie spłaszczyłoby to jednak całego piękna tej księgi? Czy całe opowiadanie nie nabrałoby barw naiwności i bajkowości? Poza tym nie miałoby to najmniejszego sensu w świetle kolejnych zdarzeń, tych od wiersza 10b do 17, kiedy to jachwę daje Hiobowi dwa razy więcej niż ten dawniej posiadał. Bóg po prostu odmienia los Hioba w tym sensie, że diametralnie poprawia jego położenie. Hiob odzyskuje przyjaciół oraz wewnętrzny spokój, który rodzi się z bliskiej relacji z Bogiem. Oprócz tego jego życie zmierza ku lepszemu. Zamiast schodzić do Szeolu, będzie mógł pozostać na świecie jeszcze przez wiele lat. Na koniec zyskuje prawdziwe oparcie w członkach rodziny, którzy wiedzą, jak go pocieszyć i jak mu dodać otuchy. Hiob cieszy się także licznym potomstwem i wyjątkowo dużym majątkiem. Nie jest to coś, czego pragnął z egoistycznej chęci posiadania i być jakimś ważnym. To niespodziewana dodatkowa nagroda od Boga, który w swojej hojności. Obdarzył nią wyjątkowego człowieka, potrafiącego żyć zarówno skromnie, jak i dostatnio. W ten sposób kończymy lekturę księgi Hioba. Wszystkie te informacje miały pomóc Państwu w prywatnej lekturze. Ukazanie pewnych zabiegów literackich, całego tego klucza różnego rodzaju konwencji, których ima się autor, aby opowiedzieć swój maszal, maszal czyli przypowieść o Hiobie one wszystkie miały skłonić do głębokiego zaangażowania myślowego. Czytelnik musi sobie zadać pytania związane z tym, jak traktować nieszczęście, czy aby na pewno zawsze jest ono karą, czy cierpienie różnego rodzaju, czy też niepowodzenia, czy zawsze jest to związane z karą bożą i czy zawsze należy tak to interpretować w życiu swoim i innych? Czy zawsze trzeba być tym, który wie wszystko, jak Powiedzieć, jak zinterpretować, jak dodać otuchy, czy może kluczem jest po prostu być, być zamiast mówić. Czy wreszcie, obraz Boga, który mamy, jest wystarczający, czy nie ma w Nim jakichś uproszczeń? Bo jeśli tak, to nasza wiara zawsze będzie na tym cierpieć. Księga Hioba jest. Księgą, która za każdym razem skłania do wielu różnych refleksji, odczytywana na nowo jest jak kalejdoskop, w którym różne wątki mienią się coraz to nowymi barwami: obraz Boga, retrybucja, wartość przyjaźni, rodzina, cierpienie, poszukiwanie sensu i wreszcie mądrość, czyli wiedzieć jak żyć, także w sytuacjach ekstremalnych.